Siemaneczko moi drodzy witamski, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Pet Simulatora X na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam wszystkie zmiany, jakie Preston dodał w nowej aktualizacji. Zapraszam was już do oglądania tego materiału. Nie ma tego zbyt wiele moi drodzy, ale Preston w tej aktualizacji dodał moi drodzy kilka ciekawych rzeczy, takie jak na przykład Traveling Merchant. Jest to moim zdaniem najlepsza rzecz, jaką Preston w tej aktualizacji dodał. Oprócz tego dodał również Official Merch, moi drodzy, evencik na podwójne coiny, Twitter Reward, poprawię troszkę moi drodzy Preston interfejs użytkownika i oczywiście plus więcej. Ja sobie te wszystkie zmiany już sprawdziłem na live, a teraz wam je pokażę. Taką pierwszą zmianą, na którą warto jest zwrócić uwagę w tej aktualizacji, jest to, że Preston dodał właśnie event na podwójne coiny. I uwaga, jeżeli macie odpalonego triple coin boosta, to wam się tutaj stakuje z tym boostem i wtedy macie event na coiny razy 5, także polecam wam sobie odpalać właśnie triple coin boosty. A jak już tak mówimy o boostach, to jak sobie wejdziemy tutaj w Exclusive Shop i tutaj zobaczymy sobie na boosty, to Preston tutaj dodał do boostików nową ikonkę, ikonkę takiej miksturki i każdy boost ma tutaj inną miksturkę i moim zdaniem, moi drodzy, mega fajnie to wygląda i jak najbardziej zmiana na plus, bo od razu tutaj to wygląda lepiej. Dać znaczy też właśnie te ikonki tutaj tych miksturek na każdym boostie wam się podobają. Preston dodał jeszcze jednego boosta, Twitter Boost, i ten boost jest, moi drodzy, na zawsze. Jak możecie go zdobyć? Wystarczy, że tutaj, moi drodzy, zweryfikujecie swoje konto na Twitterze, jeżeli je macie. Żeby to zrobić, musicie po prostu podać wasz nick. Ja już to, moi drodzy, zrobiłem, jestem zweryfikowany i dostałem właśnie tego Twitter Boosta, który dodaje mi plus 50%, moi drodzy, XP do ranku, także mega fajnie, że Preston coś takiego dodał. A to jeszcze nie wszystko, bo jak, moi drodzy, sobie to zrobicie i zweryfikujecie sobie to konto na Twitterze, to dostajecie jeszcze, moi drodzy, specjalny tag obok waszej nazwy na czacie. Tutaj wyświetlam, jak tutaj to dokładnie wygląda. I przechodzimy już teraz do kolejnej zmiany, jaką Preston dodał. A kolejna zmiana, moi drodzy, znajduje się w Exclusive Shopie i tutaj, moi drodzy, Preston dał kolejne miejsce, gdzie można wpisywać kody, ale nie są to, moi drodzy, kody z Twittera, a kody za wpisanie oficjalnej rzeczy, którą kupicie sobie na oficjalnej stronie Prestona. Aktualnie będzie, moi drodzy, do Pet Simulatora X tylko jedna rzecz i będzie to pluszak, który będzie do kupienia już dzisiaj o 18:00. Będzie on kosztował 200 zł, też naprawdę mega drogo. Dajcie znać, czy w ogóle go kupicie. Ja może go kupię, jeszcze zobaczę. I moi drodzy, jak sobie tutaj klikniecie redeem i wpiszecie tutaj ten kod, to wykona wam się również achievement, który Preston dodał właśnie wraz z tym update'em, Merchandise Redeem Emerge Code. Za wykonanie właśnie tego achievementu dostaniecie 1 000 000 diamentów. Ostatnią zmianą, moi drodzy, jaką Preston w tej aktualizacji dodał, jest, moi drodzy, nowy sklep Traveling Merchant i ten sklep powinien być tutaj i pewnie zastanawiacie się, dlaczego go nie ma, a to dlatego, że ten sklep pojawia się co 20-45 minut na serwerze, więc ja sobie teraz poczekam, aż ten sklep się pojawi i jak się pojawi, no to wam go pokażę. Okej, moi drodzy, pojawił się nowy sklep Traveling Merchant i on pojawia się tylko na 10 minut, dlatego jeżeli na czacie dostaniecie informację Traveling Merchant has arrived, to od razu, moi drodzy, tutaj do lobby się udajcie i sobie sprawdźcie, co możecie w nim kupić. Jak widzicie, ja tutaj mogę kupić teraz jakiegoś Heavenly Peacock. Ja sobie go teraz, moi drodzy, tutaj kupię. O, udało się, dobra. Okej, i żeby kupić kolejne pety z tego, żeby tam muszę mieć Respect Level. I żeby, moi drodzy, zdobyć ten Respect Level, muszę kupować tutaj tego peta cały czas. Jest to, moi drodzy, troszeczkę słabe, bo jak widzicie, ten pet w ogóle może się wyprzedać. Out of stock. Nie ma już go, nie można już go kupić. I czekałem, moi drodzy, naprawdę mega dużo czasu, żeby ten sklep się pojawił po to, żeby kupić tego pecika. Chyba dwa razy go kupiłem, nie, chyba trzy razy go kupiłem i już się wyprzedał. I teraz znowu musiałbym czekać, moi drodzy, 10 minut, aż ten sklep zniknie, a następnie kolejne jakieś 20-45 minut, żeby się ponownie pojawił. Więc uważam, że tutaj to Preston powinien zmienić i te pety nie powinny się tutaj wyprzedawać w tym sklepie. No a w tym odcinku to będzie już wszystko. Dajcie znać, czy, moi drodzy, ten update wam się podoba. Nie ma tutaj dużo jakichś mega ciekawych rzeczy, ale i tak fajnie, że Preston taką małą aktualizację wprowadził, żeby coś nowego było. Zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie, bo lecimy po 3000 subskrypcji do końca roku. Trzymajcie się i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych odcinkach z Robloxa na moim kanale.